Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi. Oto co dla Was przygotowaliśmy. Zaczynamy od kina plenerowego w Parku na Górnym Borze w Skoczowie. Już jutro, w piątek, pierwszy z filmów, prawdziwa historia Idol z ulicy, pokaz filmu o 22:00. Jednak już wcześniej nie zabraknie niespodzianek dla najmłodszych. Już o 19:00 animacje i zabawy dla dzieci, zaś o 21:00 bajki ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. W najbliższy weekend na spotkanie z historią zaprasza gmina Haszlach. W sobotę i niedzielę w Kończycach Wielkich na terenie folwarku 1760 odbędzie się piknik militarny. W sobotę impreza rozpocznie się o godzinie 13:00, oficjalne otwarcie zaplanowano na 14:00. W programie wycieczka z przewodnikiem po dioramach i eksponatach, pokazy dynamiczne pojazdów, inscenizacja, rok 44 Front Zachodni, zaś w niedzielę piknik wystartuje już o 11:00. Również nie zabraknie pokazów, prezentacji, prelekcji oraz inscenizacji, tym razem rok 45 Front Wschodni. Po raz pierwszy będzie można zobaczyć również czołg T-34. Przypominam, piknik militarny w Kończycach Wielkich w sobotę i niedzielę. Sporo będzie się działo w najbliższy weekend w Zebrzydowicach. GOG zaprasza na Wianki 2018. Już w sobotę na Placu Zamkowym oraz w tamtejszym amfiteatrze sporo atrakcji. Start godzina 18:00, pokaz tańca z ogniem i korowód wiankowy rozpocznie się o 23:30. Wodowanie wianków na stawie Młyńszczok o 23:45, o północy pokaz sztucznych ogni. Z kolei w niedzielę wianki rozpoczną się o 15:30 festiwalem piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Gwiazdą wieczoru będzie Krzysztof Cugowski, który wystąpi o 20:00. Koncert jest biletowany. Atrakcji w najbliższy weekend nie zabraknie również w Brennej. W sobotę między innymi Redyk na Skałce. Prowadzenie owiec o godzinie 11:00. W programie również występ kapeli z Koniakowa, kapeli Brynioki oraz pokaz psów pasterskich. Wydarzenie to odbędzie się w Kolibie na Skałce. Kolejne wydarzenie to festiwal charytatywny Gram i Bucze oraz festyn pod Buczem. Charytatywnie dla Oliwki zagrają różne zespoły od godziny 14:00 na boisku sportowym w Górkach Wielkich. Festyn rozpocznie się o godzinie 16:00. Gwiazdą wieczoru będą elektryczne gitary. W czerwcu rozpoczął się w Ustroniu 14. Festiwal Ekumeniczny. Już w najbliższą sobotę 30 czerwca kolejne wydarzenie w ramach tego festiwalu. O godzinie 16:00 w kościele pod wezwaniem świętego Klemensa odbędzie się koncert główny Śpiewajmy Panu w wykonaniu Zabrzeńskiego Chóru Młodzieżowego. Wstęp wolny. A teraz przenosimy się do Cieszyna. W sobotę rozpoczyna się 13. Festiwal Wakacyjne Kadry i Dźwięki. Festiwal zakończy się pod koniec sierpnia. Filmy będą wyświetlane na Wzgórzu Zamkowym w Browarze Zamkowym o 21:30 w piątki i soboty. Na wszystkie imprezy wstęp wolny, a już w najbliższą sobotę Ponad śnieg. To polski film z 1929 roku. I na koniec coś dla fanów herbaty. W sobotę na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie rozpocznie się znany i lubiany Festiwal Święto Herbaty. W programie wiele atrakcji, oprócz herbaty, koncerty, warsztaty, taniec chińskiego smoka, wykłady, medytacje. Szczegóły na stronie festiwalu. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.